Dzień dobry, Robert Podoliński, witamy razem ze Sławkiem Abramowiczem, bramkarzem tym razem Akademii Piłkarskiej Warszawia. Bardzo podobny trening, druga część treningu domowego. Zrobimy w bardzo podobny sposób. Dla tych, którzy są zaniepokojeni, czemu nie ma Kacpra, czy jest tak odwodniony, że dostał wodę po treningu, wszystko jest ok, proszę się nie martwić. Dzisiaj mam nadzieję, że telewizory spadać nie będą, za co również przepraszam za ostatni odcinek, że możliwe, że tak mogło się stać w niektórych domach. Zapraszamy wszystkich do ćwiczenia. Dzisiaj troszkę dłuższy czas będziemy poświęcali w środku naszego treningu na zagadnienia techniczne. Posłużymy się dzisiaj pomocą w postaci stożka, tak popularnie jest teraz w nomenklaturze trenerskiej ten przyrząd nazywany, ale możemy położyć cokolwiek. To może być, tu widzimy dookoła, but piłkarski, rękawica bokserska, cokolwiek, nawet telefon. To jest jeden ze świetnych momentów, żeby oderwać dziecko od telefonu. Część pierwsza w identycznym wymiarze czasowym, z jakim mieliśmy do czynienia przy pierwszych zajęciach, czyli 25 sekund pracy, 15 sekund wypoczynku, ale wypoczynek aktywny, cały czas z piłką. Sławek tutaj będzie nam to wszystko za chwilę pokazywał, pewnie w formie bardziej zaawansowanej. Ja będę starał się w miarę swoich skromnych umiejętności piłkarskich pokazywać dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką, albo nie wiem, dla tych, którzy chcą się poruszać przy piłce. Po rozgrzewce przejdziemy do części technicznej. Ona będzie podzielona również na dwie części tych zmian, dzisiaj nieco więcej. Na początku 40 sekund pracy, 20 wypoczynku, też aktywnego. I później przy tych rzeczach już bardziej zaawansowanych, czyli w pracy kolejnej, minuta pracy, 30 sekund wypoczynku i będziemy sobie korygować błędy, żebyście mieli możliwość również je poprawiać. I część trzecia, tradycyjnie siłowa. Tutaj będziemy wykonywali ćwiczenia na cztery partie naszego ciała, czyli będą to nogi, brzuch, grzbiet i obręcz górna. Bramkarz przygotowany? To możemy zaczynać. 25 sekund pracy, ćwiczenia kształtujące. Doprowadzimy nasz organizm już do stanu używalności. Pierwsza część, pajacyki. W przerwie będę pokazywał Sławkowi, jakie ćwiczenia wykonujemy. Ruszamy. Oddychamy bardzo spokojnie na paluchach, nie tupiemy, bo mamy też domowników obok siebie. W przerwie na zmianę raz lewa, raz prawa noga będziemy albo w podskokach, albo dla tych, tak jak tłumaczyłem, którzy dopiero zaczynają, spokojnie możemy w miejscu. Jeszcze 7 sekund, nie oszukuj. Bardzo aktywnie z piłką. Poprzedni trening był przeznaczony na czucie piłki. Dzisiaj już troszkę, już do piłeczki, dookoła, Sławek. Możesz w podskokach, możesz również robić to w miejscu. Tutaj mimo grzywy staramy się piłkarzowi tłumaczyć, że może patrzeć przed siebie. Jak najczęściej oczywiście. Druga część, zostawiamy piłeczkę. Też w truchcie, krążenia, oburącz, na przemian stronne. Jak sobie piłkarz zażyczy, rozgrzewamy górne partie. Na przemian stronne, możemy już troszkę dynamiczniej. Ćwiczyliśmy lewą nogą, teraz będziemy dokładnie to samo ćwiczenie w przerwie wykonywali nogą prawą. W truchciku już. I ruszamy 15, nie ma przerwy w tej części rozgrzewkowej. Jeżeli wcześniej była prawa, teraz lewa. Cały czas głowa do góry. Cały czas bardzo mocno na nodze, tak jak mówiłem. Ci, którzy dopiero zaczynają, stabilizujemy sobie nogę lewą, patrzymy przed siebie i staramy się nie tracić kontaktu z piłką. Runda trzecia, wymachy, odmachy nad piłeczką. Możesz nad piłką, Sławek, stanąć bliżej troszkę. Już możemy też troszkę wyżej, troszkę bardziej obszerne ruchy, troszkę dynamiczniej, 2 sekundy. Znowu to samo, piłeczka dookoła, stożka. Teraz te kontakty mogą być bardziej dynamiczne, możemy troszkę przyspieszyć. W jedną, w drugą stronę. Tak jest, i teraz prosta noga, wymachy. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie, żeby to się nie, bez przesady, bo strącimy oświetlenie, żeby to się odbywało w bezpiecznych warunkach dookoła, żeby, starajmy się przynajmniej, żeby nie było żadnych kantów, żadnych ostrych przedmiotów. Widzimy przy rozciągnięciu Sławka jest, uwaga, na żyrandol. I znowu zabawa z piłką. Już możemy troszkę dynamiczniej. Teraz tej zabawy troszkę dłużej, bo przejdziemy do części
do części gimnastycznej, więc całą rundę poświęcimy sobie na to, żeby Sławek sobie pozmieniał nogę, raz lewa, raz prawa, bawimy się piłką dookoła. W tej części gimnastycznej będą ci, cały czas Sławek, bawisz się. Ta przerwa między ćwiczeniami będzie przeznaczona na tego typu pracę, czyli piłka między stopami, ale dookoła stożka, który ustawiliśmy, bądź przedmiotu. Piłkę ustawimy na stożku, Sławek, jak skończysz. Jeszcze przerwa. Tak, możesz sobie rozluźnić piłkę na stożek lub ustawiona obok. I skrętoskłon patrzymy za ręką. 4 sekundy, regulujemy oddech i ruszamy. Tak jest. Od razu ręka na piłkę ze stożka zdejmiemy i poruszamy się z piłką między stopami dookoła przeszkody. Jeszcze 10 sekund. Ten wskaźnik przy tej części dynamicznej bardzo nam się przyda, tak jak robiliśmy ostatnio. Część wstępna i później część dynamiczna, ostatnie 10 sekund. Już piłeczka między stopami, pracujemy dookoła stożka. Też Sławek, głowa do góry. Uwaga, 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 gdyby to był telefon, już by było narzekanie. Ale to może też pomoże piłkarzowi zachować większą ostrożność. Tak jest, piłeczka między stopami, dalej w skłonie, przetaczamy piłkę dookoła. Proste nogi, nie wychylaj się, nie przenosimy ciężaru ciała, nogi proste. 10 sekund. Znowu piłka między stopami, możemy ruszać. Tak jest. Ostatnie będzie, Sławek, piłka w rękach, krążenia tułowia z piłką w rękach i również dłuższa część na poruszanie się z piłką dookoła stożka. Jedziemy. Piłka w rękach, krążenia tułowia. Też oczywiście zwracamy uwagę, czy tego miejsca troszkę jest. Dzisiaj nie będziemy pracować w miejscu, tak jak ostatnio, i tylko stabilizować nogi postawne. Dzisiaj zrobimy sobie przygotowania do nauki zwodów, które pewnie w kolejnych odcinkach będziemy chcieli zrobić. Miejmy nadzieję, że możliwe wyjdziemy na boisko. Poruszamy się z piłką i teraz cała 40 sekund praktycznie pracy z piłką. Patrzymy przed siebie, Sławek. Kontrolujemy to, co dzieje się dookoła. Cała runda z piłką. Spokojnie, swobodnie oddychamy. To jest część przeznaczona na regulowanie oddechu. Na paluszkach. Dobra, zatrzymujemy. Możesz odetchnąć całą przerwę. Piłkę zostawiamy na stożku albo obok, jak ci będzie wygodnie. Pierwsza, zaczynamy skip. I ostatnie 10 sekund z tego dynamicznego skipu z wykrokiem do przodu, bardzo dynamicznie. Usłyszysz ten dźwięk, w którym przyspieszamy. Jedziemy, zaczynamy spokojnie, dość obszernie. I oczywiście te ruchy będą nam się skracać, troszkę wyżej kolana. Zaczynamy nieco obszerniej. 8 sekund, już przyspieszamy troszkę. Szybsze nogi. Bliżej piłki i ruszamy. Żywiej, krótszy krok, głowa do góry. Super. Więcej tych małych kroków. Luz, rozluźniamy, tutaj nie ma pracy z piłką. Znowu zaczniemy od skipu i teraz będzie przeskoki do środka i na zewnątrz. Nie za szeroko, nie do szpagatu. Przygotowany. Zaczynamy od skippingu. I te dwa ćwiczenia powtarzamy dwa razy. Już możesz żywiej, tak jest, super. I ruszamy. Jeszcze żywiej na paluchach. Rozluźniamy. Będziemy powtarzali to, czym zaczynaliśmy i zakończymy tym ćwiczeniem. Później przerwa, bo będzie czas na picie. Przygotowane, 2 sekundy. Ruszamy spokojnie, oddychamy, wdech przez nos, wydech przez usta, tak jest.
troszkę wyżej, troszkę bardziej obszerny ten skip na początku. I te wykroki nieco krótsze, ale obciążamy nogę. Troszkę bliżej piłki, Sławek. Już żywiej ruszamy, hop. Głowa do góry, głowa do góry. Tak, nie musi to być jak szpadzista. Tak, jest krótki krok. Na paluchach. Super, rozluźniamy już po gongu. I ostatnie znowu z podskokami na paluchach. Piłkę powoli będziemy zdejmować i przestawimy zegar na dłuższą pracę z piłką. Zmęczony? To dobrze. I to jest zawsze dobra odpowiedź. Troszkę bardziej obszerny ruch. Tutaj z pomocą trenera równie dobrze wychodzimy na boisko. Jest kolega, jest tata, który wcale nie musi być wybitnym piłkarzem. Może przytrzymać piłkę pod stopą i zwracać uwagę dziecku na poprawność ruchów. Gotów, Alan? Proszę bardzo, powoli. Luźno. To są ćwiczenia, które bardzo często wykonujemy nawet z dorosłymi piłkarzami na rozgrzewkę. Oczywiście będzie trucht, oczywiście będzie troszkę dynamicznie i robimy to w parach. Zawodnik, który podaje, również gra wewnętrzną częścią stopy. A tutaj zachowujemy jeszcze dbanie o te szczegóły koordynacyjne. Świetnie. Spróbujemy sobie proste podbicie. Tutaj też będziemy wymuszać, żeby zawodnik zatrzymał. Macie, wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy, przygotowują nas do tego, żeby utrudniać. To jest proste podbicie, czyli hop, hop, gotów. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie śpiesz się, kroki. Staramy się nie paluszka. O, lewa, świetnie. Nie pchaj piłki, uderzenie, niech to będzie. Wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy nawet w poprzednich treningach, to są z usztywnionym. Świetnie, proszę. Rewelacja. Nie paluszkami, nawet słyszymy, prawda? Podnieś głowę czasem. Tak jest. Bardzo dobrze. Kolejna forma to jest forma, w której robimy wykroki nad piłką. W momencie podania zatrzymujemy, uderzamy piłkę. Cały czas pracujemy nad... Hop! Spróbujemy. I zobaczcie teraz, zwracamy uwagę na to, żeby nie było przeskoków. To dopiero później. Prosto, troszkę szerzej na nogach. Tak, jest. Zatrzymaj. Ale tak będziesz grał? Pasa? Czy zatrzymasz tak i ta noga będzie postawną, dostawimy. Proszę bardzo. Świetnie! Nie chce mi się nawet tłumaczyć, bo nie pokazywałem mu tego ćwiczenia w ogóle wcześniej. Jest sam nawyk w kierunku, na którym piłka. On cały czas ćwiczy, już nie mam sumienia, żeby tyle skakał. Zobaczcie, od razu ciężar na nogę postawną w miejscu, gdzie mogę zagrać piłkę. Jeżeli zadbaliśmy o fundament wcześniej, to człowiek wie, że z tej pozycji zatrzymuje nogą postawną, kopie i wraca do pozycji wyjściowej. Świetnie. Podnosimy piłkę. Wewnętrzna część stopy, uderzenie z powietrza. Nie bójmy się tego również. Po prostszej formie po ziemi ustawienie ciała nam się w ogóle nie zmienia. Zasady są dokładnie takie same. Dostawiamy stopę. W pierwszej fazie tego ćwiczenia będę od Ciebie, Alan, wymagał, żebyś dostawił stopę i po uderzeniu zatrzymał ją w powietrzu, dobra? Będziemy jak będziesz miał ręce z tyłu, to się wywrócisz. Normalnie ręce jak do ćwiczenia. Dostawiona, zatrzymujemy, dopiero po chwili cofamy stopę. Cztery. Wymusimy również ułożenie nogi postawnej i stopy, którą kopiemy. Jesteś gotów? Powolutku. Stój. Nie cofaj od razu. Chcę, żebyś na chwilę ustał. Chcę zobaczyć, jak mocno masz nogę postawną. Proszę. Trzymaj się na niej. Stój. Świetnie. Raz, dwa i już do tyłu. Dwa, trzy. Stój. Zobaczcie. A, już uciekła. Chodzi o to, żebyście nawet grając
To jest podstawa do przyjęcia piłki, podstawa do uderzenia, żeby nie było sytuacji, że kopiemy piłkę, jesteśmy niestabilni. Wymuszamy. Czy piłkarz jest gotów? To robimy w marszu, teraz już nie musisz trzymać, możesz kopnąć. Chociaż tutaj kopać nie trzeba, bo jestem blisko. Jeżeli nastawisz stopę, to piłka sama się odbije. Proszę. Noga postawna, pilnujemy paluchów. Tu ta łyżwa mnie myli trochę. Ugnij nogę postawną. Przy prawej nodze cała siła uderzenia. Zawsze mówię, że wyobraźcie sobie, że chcecie w trenera rzucić butem. Tu ma iść siła uderzenia. Tu. Nie rozkładamy, nie wykręcamy. Noga postawna, bardzo dobrze. Rzucamy butem w trenera. Od razu zadziałało na wyobraźnię. Co? Żeby trenerowi przyłożyć. Tu. Nie tam. Tu jestem. Chciałbym mieć tyle wzrostu, ile... Świetnie. Stój na postawnej. Rewelacja. Druga forma. Tutaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od również prostszej formy. Panie trenerze, proszę wziąć piłkę. Dostawiamy nogę. Dopiero ją podnosi Alan. Powiem ci, kiedy rzucisz. Wystawiamy i noga jest ustawiona w ten sposób, jak w balecie. Rzuć delikatnie piłkę. Nie chce żadnego ruchu praktycznie. Bardzo krótki ruch stopą, ale wymusza na nas usztywnienie stawu skokowego. Proszę. To jest absolutne abecadło, ale każdy trening spokojnie możemy od tego zaczynać i wymagać później rozwijania tego ćwiczenia. Ćwiczenie wprowadzające składa się z trzech części. Pierwsza część to jest uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy z biegu bez przyjęcia. Część druga to jest przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy, odegranie. Tu będziemy mieli odległości, które będzie musiał zawodnik mijać. Trzecia część to jest przyjęcie kierunkowe piłki ze zmianą kierunku skos przód. I podanie wewnętrzną częścią stopy, czyli od formy najprostszej do formy najtrudniejszej będziemy to ćwiczenie rozbudowywać i dokładać jeszcze element uderzenia wewnętrzną częścią stopy na nieco dłuższym dystansie. Bruno to będzie pokazywał po pierwszej części, przy uderzeniu wewnętrzną częścią stopy cały czas trucht, przy przyjęciu kierunkowym wracamy na zewnątrz po to, żebyśmy mieli nawyk od razu ustawienia się w kierunku przyjęcia i po trzecim również będziemy uciekali na zewnątrz. Pokażemy powoli, Bruno, dopiero później będziemy to rozbudować. Część pierwsza, uderzenie wewnętrzną częścią stopy. Od razu, jak widzi piłkę nasz zawodnik, od razu rozpoczyna ruch do przodu. Na co zwracamy uwagę tutaj? Tu, tak jest, głowa do góry, dobrze, druga forma, przyjęcie kierunkowe, jedno założenie, jakie sobie tutaj wprowadzamy, żeby przyjęcie piłki kierunkowe wydłużyć, będziemy chcieli być nisko na nogach, po to mamy ten tutaj tunel, prawda, żeby Bruno nam się w tym zmieścił, ale w kwadracie pierwszym staramy się, żeby nasz zawodnik nie dotykał piłki, chcemy wydłużyć to przyjęcie, i dopiero za kwadratem dołożyć uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, żeby nas przyjęcie nie zatrzymywało, nie zwalniało, tylko żebyśmy zyskiwali troszkę szybkości. Staraj się, Bruno, atakować piłkę dopiero jak minie linię niebieskich znaczników. Jak będziemy wracać po uderzeniu? Tak jest, między pierwszym a drugim bliżej ciebie. Spróbujemy. Świetnie, jak wracamy. Możemy wracać wolniej, Bruno. Super. Skupimy się na jednej rzeczy. Sporo pytań i próśb o to, co zrobić, jeżeli nie mamy, bo tutaj mamy piłkarza naprawdę zaawansowanego technicznie. Jak na swój wiek, Bruno, wygląda bardzo dobrze. Pokażemy formę prostszą. Co robić z piłkarzami, którzy nie są w stanie jeszcze przyjąć z biegu, podnieść głowy, ukierunkować sobie i barków, i nogi postawnej w kierunku przyjęcia. Zrobimy sobie, Bruno, to ćwiczenie, które robiliśmy z miejsca, dobrze? Będzie tylko wychylenie stopa do przodu bez truchtu. Dopiero jak to zrobisz, uciekasz w truchciku, ale przed każdym przyjęciem chciałbym, żebyś stał, dobrze?
I tu zwracamy uwagę na te wszystkie, bardzo stabilna postawa i tylko piłka złapana przed sobą. To jest dla tych, którzy dopiero uczą się przyjęcia kierunkowego. Zwróćcie uwagę, bardzo stabilnie, nic nam się tutaj nie zmienia. Czy to jest ustawienie dokładnie takie, jakiego używalibyśmy przy uderzeniu piłki wewnętrzną stopą. Jak widzicie, nie ma kombinowania, ale warto poświęcić temu czas. Nie będę mówił w jakiej akademii, w bardzo prostych ćwiczeniach to jest 25-30 minut w czasie jednostki. Naprawdę nie ma udziwnień, nie ma urozmaicania, są proste formy, ale bardzo dużo zwracania uwagi na szczegóły. Przygotowany? To robimy jeszcze raz tą drugą formę z przyjęciem kierunkowym. Z truchtu głowa. Tak jest. W truchcie już, Bruno, możemy. To jest oczywiście ćwiczenie na dwóch ćwiczących. Tutaj, jeżeli mielibyśmy do dyspozycji drugiego młodego piłkarza, ustawiamy naprzeciwko, za chwilę zrobimy to z trenerem, ustawiamy naprzeciwko dokładnie taki sam plac. Pilnujemy tego, żeby zawodnicy, którzy wykonują, byli dokładnie w tych samych odległościach. Czyli jeśli zaczynam podanie do Bruna, Bruno jest w truchcie, ja po przyjęciu Bruna staram się trzymać dystans i ja też pracuję. Podnoszę głowę. Tak jest, świetnie. Trzecia forma, Bruno. Pierwsze, forma łatwiejsza. To Bruno decyduje, w którą stronę przyjmuje kierunkowo. Druga forma, ja będę decydował, w którą stronę przyjmie Bruno, bo po podaniu zrobię ruch w którąś ze stron. Bruno będzie musiał wybrać przeciwny bok do mojego ruchu. Poproszę, Bruno. Możemy nie z truchciku, zaczniemy sobie powolutku, dobrze? Tylko skręcimy barki i przyjmiemy sobie. Pamiętasz, w którym momencie i w które miejsce masz sobie przyjmować piłkę? Oczywiście blisko stożka środkowego. Jeżeli zmieścisz podanie tutaj, euforia. Dobrze? Proszę bardzo. Wracamy po prostej. Tak jest. Świetnie. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Podaj piłkę, Bruno. Starajmy się na początku, przynajmniej przy tych pierwszych ćwiczeniach, pilnować tego, żeby przy podaniu między stożkami mieć barki i nogę postawną skierowaną na... Jest przyjęcie kierunkowe. Głowa do góry i chciałbym, żebyśmy mieli przy podaniu tak ustawiony tułów. Dlaczego tego musimy pilnować u młodych piłkarzy? Pokaż piłkę. To przynajmniej na to zwracali uwagę trenerzy wykonujący to ćwiczenie. Jeżeli nie zdążymy odwrócić nogi postawnej, bardzo często młodzi piłkarze mają tego typu podanie. Nie zdążymy odwrócić barków, uderzamy w nogę postawną. Jak zaczniemy ze skrętem, to później będzie dobrze. Powtórzymy to jeszcze 4-5 razy, dobrze? I przejdziemy od formy prostszej do trudniejszej. Wystarczy raz powiedzieć, zobaczcie. Stój, stabilnie. Głowa. Troszkę było zamiatania, tak? Głowa do góry, barki na mnie. Świetnie. Od tego zaczynamy. Dobrze, teraz zareagujesz na mój ruch, dobrze? Czyli cały czas głowa w górę, wycofaj troszkę. W momencie, kiedy piłka będzie mijała stożki, dopiero ustaw, dobrze? Jesteś przygotowany? Poproszę. Super. A którą nogą? Świetnie. Super.